Black Tramontane T70 DCE to gitara elektroakustyczna ze średniej półki cenowej, która wyróżnia się starannym wykonaniem, ładnym wyglądem oraz jasnym brzmieniem. Cechą charakterystyczną dla tego instrumentu jest duża zawartość wysokich częstotliwości w paśmie słyszalnym. Na pewno warto wziąć to pod uwagę w momencie wybierania tej gitary. Moim zdaniem brzmienie tego instrumentu jest jak najbardziej przyzwoite. Mimo iż nie jest to instrument z najwyższej półki, to uzyskane brzmienie jest po prostu w porządku i niczego wielkiego mi nie brakuje. Pamiętaj proszę, że ocena brzmienia jest czymś, co jest bardzo indywidualne i zawsze powinno się zrobić to osobiście. Gitara jest wyposażona w elektronikę z trójpasmową korekcją barwy, gałką volume oraz stroik, który mimo swej prostoty stroi poprawnie. Postanowiłem przygotować dla Ciebie kilka próbek equalizera we wbudowanej elektronice, które pomogą Ci lepiej zrozumieć zakres działania poszczególnych jego częstotliwości. Na sam koniec testu elektroniki ukręcimy sobie typowe dla akustyka brzmienie, czyli damy trochę więcej basu, mniej middle oraz więcej treble. Już na myśle doszedłem do wniosku, że wygoda gry to najmocniejszy punkt tego instrumentu. Dzięki niskiej akcji strun na tej gitarze po prostu gra się bardzo łatwo. Profil gryfu wygodnie siedzi w dłoni, a jego matowe wykończenie sprawia, że dłoń nie przylepia się do gryfu i z łatwością podróżuje po całej szerokości szyjki gitary. Postanowiłem również zabawić się w Sherlocka Holmesa i dokładnie ocenić jakość budowy tego instrumentu. Na pierwszy ogień oczywiście zawsze sprawdzam krawędzie progów, czy są poprawnie wyszlifowane i tutaj przejeżdżając dłonią po gryfie nie poczujemy żadnej ostrej krawędzi, co jest sporą
zaletą. Sprawdziłem również łączenia poszczególnych elementów, również są bardzo doskonale spasowane, a na szczególny plus zasługuje sposób łączenia płyty wierzchniej z boczkami instrumentu. To ujęło mnie szczególnie, bardzo ładnie to wygląda. Zaletą tej gitary niewątpliwie są jej walory estetyczne wynikające z połączenia kolorów drewna oraz typowych jak na firmę lak ozdób. Ta gitara po prostu może się podobać wielu osobom. Mimo wielu bardzo pozytywnych rzeczy, które udało mi się znaleźć w tej gitarze, jest kilka, które zaskoczyły mnie na swoją niekorzyść. Pierwsza z nich to w momencie korzystania z aktywnej elektroniki i dodania większej ilości basów, niestety wprowadzamy do sygnału bardzo dużą ilość nisko brzmiących szumów. Musimy również uważać na zbyt mocne granie podczas korzystania z elektroniki, ponieważ ta przystawka mocno przenosi brzęczenie strun do sygnału audio. I taka ostatnia rzecz, może nie tyle co wisienka na torcie, ale taka wada, ale nie wada, to musimy uzbroić się w trochę większy, dłuższy klucz imbusowy, ponieważ dostęp do śruby regulacyjnej gryfu jest nieco utrudniony. Mimo wszystko uważam, że jest to dobra gitara dla początkujących i średnio zaawansowanych gitarzystów, którzy szukają instrumentu, który im ułatwi, a nie utrudni początki nauki gry na gitarze. Najważniejsza powinna być wygoda gry, a tutaj stoi ona na naprawdę wysokim poziomie. Po prostu w tej gitarze bardzo łatwo dociska się struny do progu. Gitara cieszy oko, a dzięki wbudowanej elektronice pozwoli w łatwy sposób dać się nagłośnić oraz nagrywać.